Drugi odcinek Spalionowa. I dzisiaj niestety sam. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, a to jest kolejny odcinek Spalionowa 3.0, czy 3, jak chcę to, kto chce tam nazywać. Na sam początek możecie zostawić łapkę w górę, załóżmy pod poprzednim odcinkiem całkiem dobrze wam poszło, nawet by jest jakby progresik w porównaniu do poprzednich odcinków, więc może tak dajmy, może jakieś takie... A niech będzie 7000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek Spalionowa. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że pójdziemy po części też do kopalni, coś może ogarnąć, coś może znaleźć, ponieważ w ostatnim odcinku u mnie szukałem diamentów i nie mogłem znaleźć diamentów, ale później nagrywałem odcinek do Milki, który chyba dzisiaj wleciał do niej na kanał i znalazłem tam aż 9 diamentów. Mamy 9 diamentów, więc na sam początek myślę, że najlepiej będzie, kiedy wykorzystamy te diamenty na enchant, czyli coś, co jest totalnym musem, coś, bez czego nie da się po prostu obejść w Minecrafcie, ponieważ enchanty to jest, prawda, najlepsza rzecz, jaka jest tutaj chyba w tym Minecrafcie. Więc myślałem, że dzisiaj zaczniemy sobie od tego, żeby po prostu stworzyć jakiś enchant, żeby cokolwiek zrobić, żeby po prostu najpierw kilo diamentowy, pójść do kopalni, zdobyć jakiś obsydian i tak dalej, i tak dalej. Ale słuchajcie, też jest inna sprawa, o której chciałem z wami porozmawiać, ponieważ potrzebuję waszej, jakby to powiedzieć, opinii, ponieważ w ostatnim czasie coś strasznie dziwnego dzieje się między mną a Emilką. Coś jest tutaj na rzeczy. Ja może zacznę robić już te... O nie, nie mam patyków? Nie, no powinienem mieć gdzieś. Zacznę robić już te... O, tu są patyki, dobra. Jak widzicie, dopiero jest początek, więc za bardzo się nie ogarniam, jeszcze, co tu się dzieje. Ale dobra, zróbmy sobie ten kill of diamentowy i zajdźmy po prostu po najzwyklejsze itemy, które są potrzebne. Czekajcie, jeszcze bym sobie zrobił... W ogóle to znalazłem takie rzeczy, ale to znalazłem w wiosce, obok naszej wioski, bo tu jest niedaleko wioska. I po prostu tam to zabrałem. Dobra, mamy jakieś dwie sztabki, ale strasznie mało mamy. Ja myślę, że ja mam tego więcej żelaza czy coś. Dobra, poczekam, jeszcze trochę przepali. Tymczasem pójdę szybko tutaj do domu Milki, bo coś dziwnego się dzieje między nami. Coś jest nie tak, to jest zupełnie co innego niż to, co było na Palionowie 2. I jest coś dziwnego. Domek Milki, jak widzicie. Nie ma nikogo na serwerze ogólnie. Też bardzo, bardzo, bardzo ważna sprawa jest taka, że nagrywam ten odcinek sam, dlatego że nikt po prostu nie jest w stanie teraz nagrać odcinka. Nikogo nie ma, więc postanowiłem, że wykorzystam ten moment, żeby nagrać odcinek, w którym będę mógł bezpośrednio wejść do czyjegoś domku i ktoś nie będzie o tym wiedział. Dlatego wchodzę do Milki. Nie wiem, może znajdę tutaj coś ciekawego, coś, co naprowadzi mnie, co jest nie tak. Ona ma w sumie tylko dwie skrzynki, jak tak teraz patrzę. To jest, naprawdę jest tak mało rzeczy? Myślałem, że ma większy ten dom. Tu w ogóle te tabliczki ciągle ktoś zmieniał na flaka, ale... A dobra, zróbmy to. W sumie, czemu nie? Domek Albo nie, domek giga flaka. Dobra. Jakby co, to nie ja, więc nie mówcie jej, że to byłem ja. Dobra, ona ma dwie skrzynki. Dobrze będzie, jak sprawdzimy w sumie, co tu jest. Ile ona ma żelaza? Dobra, no ale nie będę jej kradł w sumie. No tu nie ma takich jakichś mega ciekawych rzeczy, no jest jakiś węgiel też, to wszystko i tu jest jeszcze jakaś skrzynka. Tu może nie ma już jeszcze żadnych tajnych przejść czy coś. Skrzynka. List pożegnalny. O kurcze, widzowie. Dobra, przeczytajmy go. Muszę odpocząć, coś jest nie tak. Co? Dobra, odkładamy to, jakby co nas tu nie było. Nie wiem, o co chodzi, Emilia, jakąś książkę, list pożegnalny, ale widzę, że jest jeszcze niedokończony, bo tak się nie kończy listów, ale muszę odpocząć, coś jest nie tak. Nie wiem totalnie, o co w tym chodzi, ponieważ ona była w ciąży, no i, znaczy była. Mam nadzieję, że jest dalej, no, znaczy mam nadzieję, no chyba, no nie wiem w sumie, co ja mam o tym myśleć nawet, kurczę, nie wiem. Była w ciąży na Palionowie dwójce i teraz, kurczę, wydaje się, że coś jest nie tak, też w ogóle o tym nie mówi. Nie wiem o co chodzi, nie wiem totalnie o co chodzi, ale dobra, stwórzmy sobie jakiś kill off i zajdźmy do tej kopalni, żeby załatwić sobie jakieś tam itemsy. Weźmiemy jeszcze, zrobimy miecz jakiś lepszy już niż ten kamienny, bo to jest jakiś totalny syf. Dobra, weźmy tak, weźmy sobie jakiś podstawowy, jakiś piecyk, trochę kobla weźmy, żarcia też możemy zabrać troszkę, pochodnie, ale dobra, tutaj mamy w sumie, ja mam tak ustawionego Minecrafta, że... A, może aż tyle żarcia, nie? Wezmę jeszcze, o, crafting sobie wezmę, to jest to, czego potrzebowałem. I drewna trochę, dobra, tu mamy trochę drewna. To weźmiemy sobie tak. Lecimy szybko do kopalni jakiejś tutaj w pobliżu, żeby po prostu zdobyć ten obsydian na enchant, ponieważ jest to mega ważne. A w czasie będę się zastanawiał, co ja mam zrobić z Emilką. I to jest właśnie to, o czym mówiłem, że potrzebuję waszej opinii w tym wszystkim, bo coś jest nie tak, ewidentnie coś jest nie tak i ja to czuję, Emilia też to czuje, jak widać, bo też napisała to. Jakoś się nie potrafimy dogadać tu na tym Palionowie, nie wiem, o co chodzi, nie wiem, co mam z tym zrobić, co zrobić, nie wiem, może ten enchant będzie takim dobrym prezentem dla niej, może ona wtedy powie, że o, dziękuję za enchant, to jest to, czego mi brakowało, czy coś.
Nie wiem, zobaczymy. Czekajcie, tu gdzieś była kopalnia w ogóle. Na ostatnim odcinku tu schodziliśmy i tam było mnóstwo obsydianu, z tego co pamiętam. W sensie dużo lawy, która została zamieniona w obsydian przez rozlanie wody. Właśnie, mogliśmy też zrobić sobie wiadro i w sumie z wiadrem pójść do tej kopalni, bo byśmy wtedy mogli sobie bezpośrednio zamurowywać całą lawę, jaką byśmy widzieli. A akurat jestem w stanie zrobić sobie wiadro, więc skoro już o tym sobie przypomniałem, to w takim razie zróbmy. I akurat też woda po drodze, to okej. Okay. Dobra, bierzemy wodę i lecimy do kopalni jakiejś. Gdzieś tu była kopalnia. Pamiętam jakby to było wczoraj, bo to było wczoraj, dobra, nieważne. Ale pamiętam, że tu była kopalnia. Czekajcie, tu coś jest? Aha, no to fajnie. No, ej, no nie, no tu gdzieś była kopalnia. Jakiś cave są tu był taki dosyć spory. Tu? Nie, no to nie jest to, to nie jest to miejsce, ewidentnie to nie jest to. Dobra, weźmy sobie może pochodnie w lewą rękę. Jak widzicie, już się tak koło mnie świeci. Tutaj sobie ustawiłem po prostu takie jakby shadery. W sensie to jest nawet domyślnie, to może mieć w sumie każdy w Minecrafcie. Ale no gdzie jest ta kopalnia? Ej, ona tu była gdzieś. Ona gdzieś tu była i ja już nie mogę jej teraz znaleźć. Nie podoba mi się to. O, to jest chyba to. To jest chyba tak, dokładnie. To jest to miejsce. Dobra, lecimy sobie na dół. Zobaczymy, co nam się tutaj uda zwiedzić. Czekajcie, tu się gdzieś wkopywałem, chyba tam. Całkiem możliwe, że to było gdzieś tutaj. Dobra, lecimy sobie tutaj na dół. Tak, to było tutaj. No patrzcie, jak to znalazłem. To tego się nie spodziewałem, że tak szybko to znajdę. Dobra, o kurczę, tutaj nie zlazłem jakoś mega dobrze. To chyba jednak nie było to miejsce. Nieważne. O nie, skończył mi się kill off, ale dobra, kopiemy dalej. Dostańmy się do jakiejś kopalni jakiejś, bo to jest nam najbardziej potrzebne, żeby zdobyć po prostu ten obsydian. Chcę tak kopać się w formie takich schodów, żeby później łatwo było mi stamtąd wyjść. Żebyśmy jeszcze ten enchant mogli zrobić dzisiaj na odcinku. Zróbmy tak, nie traćmy klocków, że tak to ujmę. Na którym jestem poziomie w ogóle? 30, no to jeszcze trochę, ale coś tu powinno być. Mam nadzieję przynajmniej, że coś tu będzie. O, żelazo, to już jest dobry znak. Proszę, niech tu jest jakiś cave'ik, co? Albo znaczy kopalnia, czy cokolwiek. Weźmy to żelazo, bo się może nam przydać w każdym razie. To jest bardzo ważne. O nie, wiem czego nie zabrałem, ale dobra, jestem w stanie to zrobić. Dobra, robimy to. Jest taki sposób, nie wiem czy go znacie, ale ja go w sumie nie pokazywałem jeszcze, ale patrzcie, mi się przypomniało, że on jest możliwy właśnie na tej wersji, bo da się tutaj leżeć. I to jest coś mega dobrego, ponieważ zaraz zobaczycie, jak się przekopiemy na jakiś poziom 11, to tam będzie łatwo znaleźć wtedy jakąś kopalnię taką losową. Bo będziemy się kopać po prostu w jedną stronę i przy okazji może jakieś diamenty znowu znajdziemy dzisiaj. W sumie nie zdziwiłbym się, jakbyśmy znaleźli. Dobra, o kurczaczki, węgielek, to też jest bardzo ważna sprawa. Ale dobra, to może nie dzisiaj, bo już tego węgla mam trochę, a nie chcę tracić czasu na to, żeby go zbierać. Dobra, który poziom? 16, dobra, już jesteśmy blisko. 15, 14, 13 i uwaga, jest 11 poziom. Dobra, mamy 11 i teraz patrzcie, co robimy. Robimy tak, bierzemy tak, o kurczę, tutaj rozwalamy to. I teraz ciągle jesteśmy położeni? Nie. Dobra, zabrałem, dobra. I teraz możemy się kopać przed siebie po prostu na jedną kratkę i tak najłatwiej jest znaleźć diamenty. O, już mamy jakiś lazurycik tutaj, prawda? I możemy kopać takie tunele mega długo. Tylko strasznie długo się wraca z nich później, więc to jest najgorsza sprawa w tych wszystkich tunelach. No ale jak już się znajdzie coś, to szybko, nie? No i później można wrócić jakoś, nie wiem, można ewentualnie się kopać w górę czy coś. Dobra, skręćmy. O, kolejny lazuryt. To nam się przyda właśnie do enchantu, bo w sumie to jest potrzebne, tak mi się teraz przypomniało. Dobra, bierzmy po kolei, tak żebyśmy nie spadli z tego. O, tu. Tak, cofamy się. Dobra, o, idealnie, no i lecimy sobie dalej. No i tu gdzieś, mam nadzieję, że jakieś diamenty znajdziemy też. Przy okazji, jak już tutaj jesteśmy, ale przede wszystkim zależy mi na obsydianie. To jest chyba taki największy, coś na czym mi najbardziej chyba zależy. Więc ja mam nadzieję, że zaraz tu gdzieś jakaś lawa będzie i rozlejemy sobie po prostu na lawę wodę i będziemy mieli już obsydian. Wystarczą nam tylko 4 tak naprawdę chyba. Tak, 4. 4 wystarczą nam i zrobimy sobie fajny enchantik, prawda? Będzie to już nasz pierwszy enchant, a dodatkowo jest mnóstwo trzciny cukrowej tam obok nas posadzonej, więc będziemy mieli z czego też dostać trzcinę, żeby zrobić sobie książki i zrobić chociaż ten enchant i może kilka tych regałów z książkami. Ej, no nie wiem co jest grane, strasznie nie widzę żadnej lawy. A to mi się nie podoba. Jak potrzebuję lawy, to jej nie ma. A jak jej nie ma, to... Co? Jak jej potrzebuję, to jej nie ma, a jak jej nie potrzebuję, to nagle jest jej mnóstwo. Dobra, no... Ale mam nadzieję, że zaraz gdzieś znajdziemy co nieco. Wracając do tego co z Emilią ustaliliśmy, że coś się dzieje nie tak, wydaje mi się, że będę musiał na jakąś randkę znowu zabrać na Palionowie 3, bo tutaj, no, ewidentnie coś jest na rzeczy. No, ej, no naprawdę, ja... Czekajcie, słyszę lawę? Chyba jednak nie, chyba jednak mi się przesłyszało. Ale miałem wrażenie, że słyszę ją, że będziemy mogli już gdzieś wkopać się w jakieś konkretne miejsce.
No naprawdę, kończy mi się kilof już tak szybko. No i co ja mam, widzowie, mam powiedzieć? No, wow, jaki donate. Czekajcie, czekajcie, zbieramy to. Dobra, bierzemy tu, tu. Dobra, dostaliśmy wszystko. Teraz czy tam coś jeszcze jest? Nic tu już nie ma. Dobra, kopiemy się dalej w takim razie. Mamy diamenty, znaleźliśmy diament. 6 diamentów! Co? Już aż tyle? Kurczę, to nawet nie wiedziałem, że już tyle... Tak, no 6 diamentów w sumie. Teraz tak, tak sobie o tym myślę, to faktycznie 6 wykopaliśmy. Wiecie co, stworzę sobie jeszcze raz kilo w żelazny, bo szkoda mi tego diamentowego. Później łatwo będę mógł go naprawić po wykopaniu obsydianu i wykorzystać go normalnie do zrobienia... Do zenchantowania normalnie, żeby nie był zniszczony. Więc na razie nie będę go obciążał, tylko wykopię obsydian nim, żeby już było. Może wykopiemy też więcej, żeby już było na portal, aczkolwiek myślę, że pójście do netheru... No, na razie to możemy sobie darować chyba, ale kurczę, no gdzie jest lawa? Potrzebuję lawy, tylko jednej, proszę, proszę, znaczy jednej, no troszkę, tak żebym... O, jest jakiś... O, dobrze, dobrze, mamy lawę, dobra. No to super, no to już jesteśmy ustawieni, uwaga, pum. Bierzemy sobie, rozlewamy na wodę, prawda, znaczy na lawę. Bierzemy tak i wykopujemy 4. 4 teraz nam tylko wystarczą, później będziemy się martwić więcej, jak będziemy potrzebowali. Na razie 4 wezmę tylko, żeby już mieć na ten enchant, bo to jest chyba najważniejsze teraz w tym momencie. Dobra, zabrałem go. Jenu, jak się wystraszyłem. Dobra, kopiemy następnego. Jeden z 4 jest wykopany. Dobra, czekajcie, ja na shifcie i do przodu idę od razu, żeby go zabrać. Uwaga. Dobra, udało nam się, zalewamy znowu. Jo, nie mogę, jakie emocje, ty. Nigdy nie spodziewałem się, że tak się będę emocjonował przy kopaniu obsydianu. Dobra, jeszcze dwa, tylko dwa i wracamy z powrotem na chatę. Jeden, tylko jak my teraz stąd wrócimy, chyba będę się kopał w górę, bo to chyba szybciej będzie niż iść tymi tunelami. Dobra, wykopmy to jeszcze. O, o, o. Uwaga, uwaga, zaraz się rozwali. Mamy 4? Dobra, zalejmy... Nie! O kurczę. Oddajcie mi crafting. Dobra, zalejmy to tu, żeby czuć się bezpieczniej. Dobra, i lecimy, może kopalnia nas wyprowadzi. O nie, już mi się jeść chce. Co tu jest ciekawego? Może coś tu znajdziemy jeszcze. Tam jest znowu lawa. Ale dobra, wyjdźmy stąd może, bo zwiedzanie kopalni zostawimy sobie może na live'iksy i inne takie rzeczy. Live'y też prawdopodobnie tutaj z tego serwerka będą, ale dobra, wykopmy się po prostu pionowo w górę, bo nie ma czasu, trzeba lecieć. Bo chcę zrobić jak najszybciej ten enchant. A jeszcze musimy książkę załatwić, w ogóle skórę. Chyba jedną skórę trzeba, tak mi się wydaje, do książki. I tak, i trzy kartki papieru, tak mi się wydaje. Dobra, kopmy się w górę może pionowo. Ile mamy? Mamy 26 poziom. No to troszkę tego kopania będziemy mieli, ale niezbyt wiele w sumie. To pocieszający fakt, że tego nie będzie jakoś mega dużo. I mam nadzieję, że nie spadnie mi żwir na głowę. Proszę, 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 niech mi nie spadnie żwir na głowę, bo jak mi spadnie, to jest po nas. Ale dobra, mam nadzieję, że się to uda jakoś. Dobra, wykopiemy się. Poziom 36 to już jest naprawdę niedaleko, mam nadzieję. Wydaje mi się, że tak normalnie to jest gdzieś około 50 poziom, gdzie tak się żyje, że tak powiem. Więc zaraz powinniśmy być, aczkolwiek może trochę więcej, może 60 albo 70 nawet. Nie jestem w stanie tego tak stwierdzić. Najgorzej jak się w górze będziemy wykopywać. To nie, to już jest dramat, to już jest kaplica. Jak to się mówi. Więc zaraz będziemy na górze i będziemy mogli już sobie zrobić ten enchant na szybko. Chcę go zdążyć już zrobić, już i tak trwa odcinek długo. A chcę ten enchant zrobić na tym odcinku jeszcze mimo wszystko. No i nie wiem, może go podarować Emilce czy coś. Chociaż, kurczę, no myślę, że enchantem tego nie naprawię. Ja chyba muszę z nią po prostu normalnie porozmawiać. Bo coś tutaj jest na rzeczy, ewidentnie. Coś jest na rzeczy. Dobra, no ej, no który to już jest poziom? 61. Czyli jednak 70 poziom. To tam chyba tak jakoś tutaj będziemy się zaraz wykopywać. Już widzę, że tu jest jakaś ziemia, ale co jeszcze? Dobra, na bank my się wykopujemy w jakiejś górze. To jest pewne. To jest pewne, że my jesteśmy w jakiejś górze. My już za wysoko się kopiemy. O, tu już się zmienił blok, więc może coś tutaj się zaraz wydarzy ciekawego, że będziemy na powierzchni. Uwaga. Nie no, na bank, jesteśmy w górze, się kopiemy. Przecież to jest niemożliwe, to jest 80 poziom już. To nie ma szans, żeby to był normalny teren. O, jest w końcu normalny. Jest ziemia, dobra, no to jak już jest ziemia, no to już jesteśmy w domu prawie, że? Wykopmy to szybko, dobra, jesteśmy na górze. Ale patrzcie, na bank jesteśmy, na 100% jesteśmy w górze. Tak, no dokładnie, wiedziałem. Patrzcie, ile my już mogliśmy się... Nie no, to jest dramat. Czekajcie, teraz gdzie ja mam wracać do domu? Co jest grane? Do domu, do domu, do domu. Czekajcie, to chyba tam. Mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Ale potrzebujemy jeszcze krowę po drodze znaleźć. Najlepiej. Bo nie wiem, czy mam skórę. A skóra jest potrzebna do zrobienia książki, żeby było na enchant.
No i już będziemy mieli. O, jest krowa, jeny, jak dobrze, jak nam się przyfarciło normalnie. O, dobra. I ile mamy skór? Dwie, dobra, dwie skóry to chyba starczą na ludzie, nie? Tak mi się wydaje. Dobra, tam jest wioska, dobrze myślałem. Dobra, jesteśmy w wiosce i możemy stworzyć sobie enchant. Pierwszy enchant na Palionowie 3.0. To jest to zdecydowanie, czego potrzebowaliśmy tutaj. No i od razu będziemy mogli sobie zenchantować, może nawet miecz. Chociaż nie, mamy 13 poziom, to w sumie bez sensu jest enchantować na 13 poziom. To taka lipa. A w ogóle tu zrobiłem sobie pole ziemniaków, bo znalazłem ziemniaki, więc to też taka ważna informacja. Nie mam trzciny? No to mamy problem. Nie, o kurczę, patrzcie, mam 12 diamentów, ale dobrze. Dobra, bierzemy to, potrzebujemy tak, to i odłóżmy może zbędne rzeczy. I książkę potrzebujemy jeszcze, więc książkę będziemy robić z tego. Tu odłóżmy to. I potrzebujemy tak. I książkę jeszcze. Dobra, uwaga, zebrałem trzcinę, robimy szybko papier. Z tego co pamiętam, tak się robiło książki, ale kurczę, jak popełnię błąd, to jest... Dobra, mamy książkę. I uwaga, pierwsza chwila, jak to się mówi, bardzo ważna. Zrobiliśmy enchant, dobra, mamy enchancik, stawię sobie go tutaj i zobaczymy, na co mogę ulepszyć. Przede wszystkim to przydałoby się zrobić miecz, to jest chyba taka najważniejsza rzecz. Chociaż nie, no kill off jest chyba ważniejszą, ale dobra, zrobiłem już ten miecz. Aha, bo nie dałem levela, ale dobra, mamy szerokie ostrze 7, no to jest mega słabizna, więc może niekoniecznie, ale kill off, zobaczymy co na kill off. Niezniszczalne, no nie no, ewidentnie trzeba zrobić jeszcze książki, więc to zostawimy sobie na inny odcinek. Na tym odcinku to już by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Dzisiaj taki luźny odcineczek, gdzie byłem solo. W następnych odcinkach będzie, prawda, będą inni, może z Emilią nagramy. Musimy z nią koniecznie pogadać o tej sprawie, ponieważ coś jest ewidentnie nie tak. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie. Trzymajcie się, na razie, pa pa.